Nawet 200 złotych trzeba zapłacić, jeżeli chcemy, aby w naszym domu stanęła żywa choinka. Ceny świątecznych drzewek w Ełku są bardzo różne. Najtańsze mogą kosztować 20 złotych, są to świerki. Droższe są jodły, których cena dochodzi do 50 złotych. Najdroższe są natomiast jodły kaukaskie, za które trzeba zapłacić nawet 200 złotych. Przed nabyciem choinki warto jednak zwrócić uwagę na to, czy jest świeża. A jak to sprawdzić, mówi Adam Harasimczuk, sprzedawca choinek. Jak się wycina choinkę, to widać z tyłu. Jak jest świeża choinka, ona ma jasny, przy samej co się ucina. A jak stara, to ona już ma taki kolor siwy. Chcąc, żeby choinka stała długo, najlepiej doniczkę lub wiaderko do ziemi i za 4-5 łyżeczek octu. Wymieszać, murowany, rok czasu może stać. A jakie choinki stawiają w swoich domach ełczanie? Jedni są zwolennikami tych sztucznych, inni nie wyobrażają sobie świąt bez naturalnego drzewka. Sztuczna, bo przyrodę trzeba szanować. Można sobie kupić jakieś tam te, no popryskać czymś tam i będzie zapach, nie? Ja mam sztuczny zawsze. No mam sztuczny, bo szkoda tych drzew. Robię stroik z gałązek, jak dostanę. No bo już jest. Jestem starszy. Zawsze miałam kiedyś, dzieci były mniejsze, to żywo. A teraz mam sztuczno. Zawsze kupuję żywo. Sztuczno niech kupują ci, którzy preferują sztucznych. Ja od małego miałem zawsze żywo i ciągle będę takie kupował i dlatego kupiłem. Czym ona się różni? To jest natura. A tam to jest plastik. Ja jestem za żywą. To jest taka tradycja od dawna, która przywędrowała z Niemiec do nas. Trochę zapachu, no. Nie szkodzi środowisku. Dlaczego żywa? Jak to żywa? No bo żywa. Bo i my żywe. Radio